Cześć, witamy na kolejnej, mamy nadzieję, ekscytującej wyprawie. Mam nadzieję, że czekaliście na nowy odcinek. Jesteśmy dzisiaj w Mysłowicach i będziemy chcieli dostać się do opuszczonego gościńca. Hotel Gościniec. Hotel Gościniec. Mamy nadzieję, że uda nam się wejść. Mamy tutaj takie potencjalne małe wejście. Zobaczcie, widzicie tutaj, rzuca się w oczy. Także jeżeli właśnie widzicie ten odcinek, no nie wiem jak to powiedzieć. Jeśli widzicie ten odcinek, to znaczy, to znaczy, że udało nam się wejść, dokładnie. Wejść. No bo teraz jeszcze nie wiemy, bo mówię, spróbujemy nagrać intro. Jeżeli wejdziemy, no to odcinek będzie. Także intro nagrane. Dokładnie. Więc zobaczymy, czy wejdziemy. Zobaczymy, czy się uda wejść. No także trzymajcie za nas kciuki. Trzymajcie za nas kciuki, żebyśmy się nam udało wejść. Zeksplorujemy, to jedno. Dwa, zbadamy, czy jakieś zjawiska paranormalne, czy coś w tym desencji. Czy może ktoś w tym gościńcu utknął? Czy ktoś utknął i na zawsze został w pokoju, w hotelu. Jeżeli znajdziemy jakieś informacje dodatkowe na temat tego miejsca, tak, to umieścimy w opisie. Prawdopodobnie już to macie na dole, jeżeli się udało. Tak. No i co? My czekamy, aż się ściemni. I klasycznie będziecie mieć to za chwilę w materiale. Takie krótsze intro. Sprzęt nasz znacie. Mhm. Więc myślę, że zaczynamy. O, ta pajęczyna. Nie, a nie będzie się tam poczytał. O, tak. Mam mi ta pajęczyna na łeb spadła. Nie, nie wejdę tak super. Zaklinujesz się tak, nie ma szans. Ani tak, ani tak. Więc witajcie, drodzy widzowie. Weszliśmy do środka i zaczynamy. Tak jak widzicie, leżą meble poprzewracane. Musieliśmy się przez nie przetrzeć, żeby się dostać do środka. To idziemy dalej. Zaczynamy, idziemy dalej. Tak. I na wstępie jedna K2. Z K2-kami, tak. Ja też wezmę K2, nawet dwie. Dokładnie, tylko ja sobie K2 wyciągnę. Mamy to sobie samolotowe włączone, więc spoko. Ja to samo. Jest K2. Włączam, tak jak Daniel, mamy K2, żeby nie było, czy mamy... No, normalnie, ale ciszej, tak. Idziemy po prostu przez piwnicę, przejdziemy i będziemy się po kolei przemieszczać. Piwnica, parter, pierwsze piętro, drugie i trzecie, bo są tutaj trzy piętra. No jak widzicie, no nic, w łazience się nic nie dzieje. Kibelek tylko widać. Drzwi wywalone. Nie ma tego. B. Może coś widać. O, właśnie, piwniczka. Patrzcie. Dalej gdzieś piwnica prowadzi. Idziemy dalej. No, będę mówił. No, bo też mówię normalnie. Dobra, mówię normalnie. Tylko, że nie jest za głośno. Powoli idziemy, tak jak nas prowadzi piwnica. Idziemy piwnicą. Sami widzicie, jakie efekty. Tak. No. Dużo rzeczy powyrzucane. Drzwi, okna, opony. No jest tu tak ciekawie. Dobrze widać? No to dobrze, to git. No i K2 mam gdzieś tu. Idziemy dalej, tak, piwnicą. Tu rzeczy nam zwisają z góry, ale tu tak czuć swąd, jakby się tutaj paliło, jakby się to spaliło typowo. Nawet widać, widzicie sadzę na tym, na posadzce. Na posadzce i na płytkach widać, jakby się to spaliło typowo. I ktoś tutaj po prostu składuje sobie śmieci. No.
Wow, no widać, jak spalone jest. Wszędzie sadza, brudne. No już mamy nawet... Ciekawie stoi. Co? Jo, nawet brudne mamy łapy już od tej, od tej sadzy. Leżą jakieś pospalane te, powypalane te. Ty, no to samo krzesło jest niezłe. No tutaj nas nie będzie widać. Jesteśmy w piwnicy. Rury odpływowe z wody. Krzesełko samo z siebie. Jakieś elementy. O, nawet regały jakieś pozostawały. Ty. Ale ciekawie. Piwo. Regały. Drewniane regały. I na razie nic. Na razie na kadłubieczce nic. Nic nam się nie pokazuje. Tam się kończy. Tak, dalej się już piwnica kończy. Dalej już, jest, już się piwnica nam kończy. No, na, pod nogami mamy płytki. Albo to, co tam spadło z tego. Co ty gadasz? Co to masz? O kurde! Jaki pusty, pusta przestrzeń. Nieźle. No. Piwnica. Wyjście z piwnicy na... Ty! Donikąd! Patrz! Donikąd! Schody donikąd! Widzicie to? Kurczę, ale jaja. Nice! O, tu schody już dokądś. Ty, ale... Ale... Schody to są takie, wiecie, widzicie? Metalowe w środku. Jak to się stało, że się... Znaczy głębiej nie wchodzimy, bo to i tak jest miejsce, gdzie rok założenia 1987, TKF. A na kadłubieczkach nic na razie. Wracamy. Drodzy widzowie, wracamy. Miejsce niezłe, no zwłaszcza te schody donikąd. Nawet widać miejsca, wiesz, przygotowane dla... ludzi, którzy odwiedzają to miejsce, żeby sobie pospać, czyli dla Meneli. Tutaj jest... Ty, co tu jest? Ty, czekaj. Zobaczmy tam, najpierw ten pomieszczenie. A tam, tam tak, tamten, tam świecili, tak, tak. Dokładnie tak, no, tylko że z drugiej strony. To nie ma sensu. Ale tutaj się świeci. I co to jest to? A, ty, tu są całe te luksory, wszystkie, wiesz, te szkła. Całe, nierozwalone, nierozbite. Luksory, tak jak to są luksory, jak ktoś nie wie, to są takie przeszklone te szyby montowane zazwyczaj w tych albo hotelach, albo przychodniach takich z NFZ-u, nie? No, coś takiego. No i tam już byliśmy, tak. I wracamy z powrotem, czyli po prostu piwnicę przeszliśmy całą. Ujejku. Deptamy właśnie po całym tym zawalonym, można powiedzieć, tu mi się wydaje, że tutaj, tak, no widzę. Tutaj mi się wydaje, że to się po prostu sufit, który był podwieszany, się zawalił i opadł na ziemię i my właśnie po nim chodziliśmy. Tutaj dalej wszystko spalone, czuć taki swąd spalenizny. No bo nawet próbowaliśmy właśnie, dotykaliśmy ściany. Czuć swąd spalenizny. Gdzieniegdzie właśnie dziury. Głębokie wykopy, zakaz wstępu. Nawet nie wiedziemy jak, bo nawet nie ma klamki. Nie ma klamki, żeby się dostać do środka. Ale tak trzeba uważać, bo właśnie są głębokie wykopy. A nawet nie głębokie wykopy, tylko głębokie piwnice. I tu jest właśnie dziurka z piwnicą. Znaczy głębiej nie wchodzimy, bo nie wiem co nas tam może czekać. Ale idziemy na piętro wyżej. Idziemy na pierwsze piętro. Piwniarnia. Tak, tak. Tam pokazałem tą piwnicę. Tym oglądającym pokazałem piwniczkę. Ale głębiej nie idziemy, bo my idziemy na górę. Bo my nie zajmujemy się piwnicami. Bo wiadomo, że w piwnicy najwięcej jakiś strachu, można się najeść, ale my chcemy zbadać cały budynek wzdłuż i wszerz,
I czasu by nam nie starczyło. Idziemy, dlatego idziemy na pierwsze piętro, potem drugie i trzecie. No i jesteśmy na pierwszym piętrze. Chyba na parterze nawet, nie na pierwszym piętrze. Gdzie są jakieś schody, nie schody. No, chyba recepcję. I mamy recepcję, no. Doba hotelowa. A, to tak, to robiłeś zdjęcia fajne tego, no. I na K2-kach nic. Tu macie nawet pozostałości po budowlańcach, czyli kamizelki. Tu nawet tam gołębie latały wcześniej. Tak, toalety, nie toalety. Toaleta, nie toaleta, wszystko. Tak, toalety, śmietniska, drzwi jeszcze tutaj gdzie są. Co jest w ogóle fenomenem, bo drzwi to jest mało w pomieszczeniach. Pozostałe pomieszczenia są totalnie drzwi pozbawione. Toalety, jakieś pomieszczenia, nawet szafy gdzieniegdzie, widzicie. O, imprezy sobie robią, butelki, puszki, piwa, słoiki jakieś pozostawione sobie. Idziemy dalej, idziemy tym piętrem, piętro wyżej idziemy, tak, bo tutaj na tym piętrze nie ma w sumie nic ciekawego, żadnych pomieszczeń. Na pierwszym i na drugim piętrze dopiero jest ciekawiej, jest więcej pomieszczeń i nie są to tylko pomieszczenia tak jak to zakładaliśmy, że to jest tylko hotel, ten budynek cały, zaraz to zobaczycie, ten budynek kiedyś, patrzcie na ten korytarz przed nami, ciemno, totalnie strasznie, tak, papiery. To są te akty zgonu i odpisy z tych aktów małżeństwa albo coś takiego. Dokładnie to mamy odpis zupełny aktu małżeństwa. Dokładnie. O tak, bliżej kamerki pokażę. Karta ewidencyjna. Tak, osoba, która tutaj była zarejestrowana. To w zdjęciach zobaczycie, no w filmiku, może tam Daniel jakoś fajnie doda. Tak, tak, tak. Też aktu małżeństwa. Albo aktu zgonu, tu też było coś z aktami zgonu. Więc właśnie dlatego... To właśnie dlatego tutaj jesteśmy, bo akty zgonu nas bardziej tutaj interesują. Bo może jak był zgon, to może będzie dusza. To nas bardziej interesuje. Tak, wojewódzkie pogotowie ratunkowe Katowice. Czytałem to wcześniej, no. Wcześniej. Faktycznie. I tak idziemy po prostu. Nie będziemy chodzić w sumie tak prawą stroną. My to troszeczkę mniej będziemy chodzić. Bo tam mogą nas... Tak. I teraz właśnie, dlaczego chciałem powiedzieć o tym, że tutaj było coś wcześniej, nie tylko tutaj był hotel. Tu wcześniej było coś z NFZ-u. Czyli do PRL-u i po PRL-u, oprócz hotelu, mieściła się tutaj jakaś przychodnia, być może szpital. Sami nie jesteśmy pewni, to są tylko spekulacje. No bo historii o tym budynku to mało kto coś tam wie. Może wkopiemy się w głębiej i się coś dowiemy, to w opisie tam zamieścimy. Bo na tę chwilę budynek jest nazywany hotelem. Ale że ten hotel prawie był na upadku, tam prawie bankructwa, to się pewnie wiadomo, i mali się czego mogli. Może pomieszczenia wynajmowali jakimś lokalnym gabinetom. Bo na przykład tamten gabinet, który tam ominęliśmy, to był gabinet dentystyczny. A my idziemy teraz na drugie piętro, albo na trzecie, bo już kurde nie wiem, zaraz zobaczymy. Na pierwszym byliśmy, to idziemy na drugie, tak. Jesteśmy na drugim, tak, jeszcze, potem jeszcze jest trzecie. Na drugim jeszcze totalnie nie byliśmy, ale widzę, że dużo rzeczy na ziemi leży.
Oj. Stąd. Dużo rzeczy leży. No pomieszczenia, powiem, jedno za drugim. Mnóstwo jakichś dokumentów na podłodze. Jakieś obsypane ściany. Tynk na podłodze z tych ścian. Kuchnia. Kuchnia. I sobie te piszę na ścianach opisy. Zaglądniemy do kuchni. Kuchnia, no, drzwi zjedzone. Tak jak i, no, pewnie byli głodni. Ty, piękny komentarz. Zobacz, sam tylko Bóg może nas sądzić. No kuchnia plus, można powiedzieć, jadłodajnia chyba. Albo sama kuchnia. Być może. No to już większe, tak. Tu była jadłodajnia, tu była kuchnia. Tutaj jest jadłodajnia. Tutaj mamy pomieszczenie, chyba stołówkę. No tu się ledwo rzeczy trzymają. Idziemy dalej. Na K2-kach nam dalej cicho. Popatrzymy, co dalej. Ups, oczywiście butelki, bo wszędzie lokalna ludność sobie lubi przyjść tutaj na pogarka. To leżą butelki. Tak, leżą butelki. Leżą piwa, leżą butelki z piwa, czy szklane butelki. A na K2-kach dalej nam cisza. Patrz, jeszcze wyżej jest. Jeszcze wyżej? O kurczę, to bardzo ciekawie. Patrzcie, właśnie o tych luksorach mówiłem. Luksory to są takie właśnie ściany z drzwiami zazwyczaj przeszklonymi, żeby nam dawały światło do wewnątrz. I to są właśnie luksory. Oczywiście budynków pomieszczeń pełno, bo jesteśmy w budynku. Pomieszczeń pełno. My się będzie skupimy na tych po naszej lewej stronie, ponieważ po prawej jest osiedle nowe, gdzie nas widzą ludzie z zewnątrz. Bardziej się skupiamy na lewej stronie budynku. Nie chcemy, żeby nas wyczaili, dlatego idziemy tylko po prostu głównym korytarzem. Tak, czasami gdzieś na coś nadepniemy i jest głośno, a nie chcemy robić hałasu. No, a zwłaszcza, że... Tak, dokładnie, same sufity się albo ściany posypane po prostu do zera. Tak. Tak, dokładnie. I do góry możemy iść. No a na K2-kach na razie cisza, więc ten budynek tak na razie pod względem paranormalnym to taki zerowy, ty jeszcze jest wyżej. Strych? Nie wierzę. No coś jeszcze jest wyżej, patrzcie. Widzicie przede mną. Na razie nam nic nie wskazuje. Skąd tu się wziął wózek za Uszana? Ty, ktoś go rozmontował? No. Nieźle. Idziemy wyżej. Idziemy na ostatnie piętro, na samej górze. Widzicie luksorów jeszcze więcej, więc ten budynek jest bardzo niedawno opuszczony. Albo bardzo mało osób to po prostu wie tutaj, jak wejść. Tak, jesteśmy na samym strychu, na samej górze. Wyżej nic nie ma. I totalnie ciepło, jak nie wiem. Wow, ciepło jak w gołębniku mojego wujka, o, że tak to ujmę. Bo wujek ma gołębnik i jest tu tak ciepło. Patrzcie na to. Krzesło na środku. Ale no nic, na razie z parano... Myślę, że zaczniemy ze sprzętami. Z paranormalną sprawą to nie ma nic. Chociaż gołębie tutaj już widywaliśmy, a to jest tak ciepło, jak w gołębniku. Mojego w... Weszliśmy właśnie do jednego pomieszczenia, żeby po prostu poczekać. Wcześniej musieliśmy wpaść, czy wejdziemy. Były normalnie w ścianach. Udało się. Jak tu ciepło. No tu jest masakra, to... My tu martwe gołębie znajdujemy, suche jak wiór. Patrz. Suche jak wiór. A to jest tak ciepło, że ja się nie dziwię. No pewnie gniazda być może lub jakieś kolejne martwe gołębie. Tak, tu już jest. Tak, tam już jest zejściem dalej w dół. Idziemy do tego krzesła. No to idziemy do krzesełka, a przy krzesełku coś zrobimy. Zaczniemy po prostu, będziemy... Tak, z SB. I powoli z SB. Poprzez wszystkie pomieszczenia z powrotem zaczniemy wracać, tak, zaczniemy używać K2-ek. Widać pyłek w powietrzu. Tak. Latają takie, wiecie jak to jest w tych pomieszczeniach pełnych pyłu, że ciężko jest oddychać. No tu jest ciężko oddychać z powodu gorąca. Bardzo ciepło. Jest bardzo ciepło i ten pył w powietrzu fruwa. Tak. Widać to.
No K2 na razie. Ja wezmę SB. I, dobra. I z SB. Uruchomię sesję, można powiedzieć, z SB. I eksperymentalnie damy tutaj koło tego krzesła też jednego rempoda. 25 wyszło, jeżeli to jest skanowanie tam. No w sumie tak. Jest full. Są już głosy. Są już głosy. Jeżeli jesteś tu z nami, możesz usiąść na to krzesło. Albo do tego krzesła podejść. Możesz dotknąć tego urządzenia. Urządzenia. Ono dał nam znać, że tutaj jesteś. Pokaż. No to tutaj. No jeśli tu gdzieś jesteś, możesz podejść do tych urządzeń. Podejść do tego krzesełka, na którym położyliśmy właśnie nasze urządzenia. Jesteś tutaj? Jest tu ktoś z nami? Jakiś zagubiony, być może pacjent tego ośrodka, albo klient tego hotelu? Jesteś tu? Są jakieś głosy, ale nikt nie chce podejść do tego krzesła. Jesteś tutaj? Coś się tutaj stało? Chcesz nam coś opowiedzieć? Uruchamiamy również gości oryginalne. Nic, ale mi się wydaje, że to jest po jakimś włosku albo po jakimś innym języku. Dziwne. I na razie nic, ani na kadłubce, ani na rempodzie. Przejdźmy się po piętrach może. Tak, zrobimy. O kurde. No wezmę kadłubkę, włączam. Jakbym miał jakieś odpowiedzi, to będę kadłubkę włączał w tym momencie. Dobra, ja będę na kadłubce. Po prostu dalej będzie częściej na kadłubce, ja będę włączał, gdyby jemu się pojawiały jakieś wyniki. I idziemy stąd, bo to strasznie gorące w ogóle. Ciepło i ten pył wypełnia już nasze płuca. A to jest smród gołębiego łajna, że tak to ujmę. Wow. Na polski... Ja wiem, jak to śmierdzi, bo mam wujka, który gołębiami się zajmuje. To nawet gołębie leżą tutaj po drodze na... Po prostu na podłodze. Martwe gołębie. Także z piętrą brzmi, wiem, że brzmi ciekawie. Ale te matki gołębie nic nie zwiastują. Z piętro na piętro coraz niżej sobie zejdziemy. Tak. Tak. Powiem tylko, że te matki gołębie nic nie zwiastują, ale no wyglądają ciekawie, powiem. Że jak już gdzieś jakieś trupy są, to może być ciekawie w samym pomieszczeniu albo w samym budynku. Rozmawiacie między sobą? Ktoś tu z nami rozmawia? Ktoś tu z nami jest? Ktoś z nami rozmawia? Rozmowa jest. Porozmawiacie z nami? Gdzie mamy się kierować? No, nakierujcie nas gdzieś. Mamy iść prosto, gdzieś skręcić w jakieś pomieszczenie, w lewo, w prawo
Możesz coś też powiedzieć, wpłynąć na żyroskop. Na te urządzenia, które trzymam. W moim urządzeniu tak samo. Tak? Też tak słyszałem, że jakieś tak, albo takie dłuższe tak. Co to było? To ja. To ty, aha. O, a to też ja, dobra? Ej. Aha, to jest ten strych, tak, dobra. Tak, to jest ten strych, to jest z drugiej strony. Tam no tak. Słyszysz mnie, no? Ja to coś takiego, no. Tak. Ty, słyszałem tak. Tak było. Tak. My cię słyszymy, jesteś, więc... My też cię słyszymy. Jesteś tutaj? Czy jest z nami tutaj jakiś... Cisza, albo coś takiego słyszałem. Czy jest z nami tutaj jakiś gość tego hotelu? Bądź wcześniejszego szpitalu? Chcesz nam coś przekazać, to nam możesz to powiedzieć na to urządzenie. Jesteś tutaj z nami? Jakoś się nazywasz? Masz jakoś na imię? On. Oni? On? Jest to was kilku? Jest to was kilkanaście? Kto to z nami jest? Dawaj. Nie zrozumiałem ty. Wow, ale bardzo dużo głosów. Nie w naszym, nie w polskim języku. O? No. No. Mężczyzno. No. Na pewno mężczyzna, o, siatka. Na pewno mężczyzna, nie kobieta. Sami mężczyźni się nazywają. Cały czas jakby jeden koleś z nami gadał. Wow, bardzo, bardzo dużo głosów. Idziemy jeszcze niżej. Idziemy jeszcze... Oj. Luksoje się pod nogami plątają. Ale tu już jest mniej tych ciał gołębi na podłodze. Już wygląda to bardziej obiecująco. Patrzcie, tu jest największa hala i tych luksorów już w ogóle na podłodze ani na ścianie nie ma. O. Jeszcze jest jeden. Łapie jakiś ten. Jeszcze jeden gołąb był. Ja bym kogoś złapał? Tak, słuchaj, ktoś na nim rozmawiał. Ty, o, to był dziwny głos. No. Wejdźmy do jakiegoś pomieszczenia, zobaczymy. Tu już się toaleta stało. No, toaleta się jeszcze stało. Tam ten lepszy, czy ten? Obojętnie, jedynie budynek jest tak sam. Czy tutaj ktoś jest? A tu się jeszcze ostały tapety. Właśnie, na ścianie. Właśnie, to mówić, no. O kurde. Widzicie to? Tu się jeszcze ostały tapety na ścianie. Spróbujcie się z nami komunikować. Powiedzcie głośno, wyraźnie, jeśli nas słyszycie, powiedzcie tak. Pas? Gdzie mamy was szukać? Dacie nam jakieś wskazówki? No, ktoś śpiewa nam na tym. O, widzicie luksory na ścianie? O! Mógłbyś coś tam? Mógłbyś coś? Gdzie mamy... W czym jakoś ci pomóc? Kłamca mam słowo. O! Kłamie nas? Ktoś nas kłamie? Nie ma nic ciekawego. To jest masakra. Jak się patrzy w korytarz, to się masz strach i gęsią skórkę. Tak. Totalnie ciemno w korytarzu. Ojej, ile tu jest tych papierów? Masa. Książki, papiery, jakieś gazety. Ojej. No. No, też słyszałem. Thank you.
słyszałem coś takiego jak daj chyba. Daj albo dalej. Coś na D. Którędy cię tu znaleźć? Jak mamy do ciebie dotrzeć? Jesteś tutaj gdzieś? Możemy ci jakoś pomóc? Wyprowadzić cię z tego miejsca? Na razie jest cisza na wszystkich urządzeniach oprócz USB. Oprócz USB, bo na USB coś się dzieje. A na kablikach na razie cisza. Mogę to potwierdzić. Muzyczka jakaś. No i tu widzicie, to macie samo dno. Partę macie cały w Luxora, a potem Luxor wszystkie ze ściany zniszczone i obalone na ziemię. Czyli nic to więcej nie będzie. Schodzimy do rejestracji na parterze, gdzie nam głębie wcześniej wyrwały i nas trochę straszyły. Było ciekawie. Ale już nam chyba nie latają. Tu się chwilę pokręcimy, jeszcze wyjdziemy na to piętro wyżej. Jesteśmy na parterze. Tam skupimy się na którymś pomieszczeniu bardziej. Chłodno, tam tu jest chłodno. Tak. Tu leżą rzeczy w pomieszczeniach, nawet są gdzieś niegdzie. Jeszcze kable na podłodze. Nawet nie kable, a ten, tu byłem. Mhm. Nawet jest ten. Linoleum na podłodze, na różaniec. Z ściany odpadła tapeta całkiem. I tutaj pokazywałem już wcześniej ten. Mhm. Ale nic, ja mam tylko pioseneczki jakieś. Nie mam typowo odpowiedzi, widzisz, słyszałeś. Mhm. Od babry, gdzie kobiecina coś śpiewała, nie? Ty, a tam idziemy? Ominęliśmy, chodź. Zobaczmy. Tu pusto. Ty! To ja je popchnąłem. Dobra. Spokojnie. Ale tu byliśmy, ale bo tu mówiłem, że jest ciekawe, rupieczenie. Że się same zamykają, ja je popchnąłem. Wow. Spokojnie. Bo się też się zdziwiłem. O, krzesło, ale przeżarte, jak nie wiem. I wszystko leży rozwalone. A tu mamy co? Umowa wchodzi w życie z dniem podpisania. Mamy jakieś umowy z 2005 roku. Umowa wykonawcza najmu lokalu. Czyli ktoś tam jest, tak jak myśleliśmy, że ktoś nam wynajmował, ktoś potem te pomieszczenia tutaj wynajmował. Mhm. Czyli to nie był tylko hotel, ten hotel był z przychodnią też lekarską. Mieli tutaj po prostu gabinety prywatne i jacyś lekarze. Wow. Tak jak zakładaliśmy. Patrz. Wow. Idziemy i wchodzimy. Tylko, że to jest, wiesz, od prawej strony, ale... Właśnie. Patrzcie, no jest scena, jak to w barze. To może być sala do potańcówek. Patrzcie, no drzwi nawet w kobieta. Ścianach jeszcze. Słyszałem tak. Jakąś kobietę. No. O, ty! Jak się to trzęsie pode mną. Ty! No to już nie ma nic. No to nie dziura, dobra. No i tyle, to jest jakaś dyskoteka. Tu była dyskoteka. Ty, jak się to upieczęsie tam słychać. Nieźle. Dziura? Jakaś kobieta. Tak, albo koleś powiedział. Wow. Powoli. Wow. No, powoli. Coś jeszcze nam chcecie powiedzieć? Bo już jakąś kobietę i mężczyznę słyszeliśmy. Jedna krzyczała, że jest jakaś dziura. Tutaj już koniec. Chociaż tam jeszcze mamy... Tutaj jeszcze jest małe pomieszczonko. Wszystkie pomieszczenia zwiedzimy. A, za wiele nie ma. Ty. Nie gadaj. Jeszcze wyjście gdzieś do góry. No i ten, dobre łóżka. Kurde, ty. Ale jojo. Czy jest ktoś tutaj z nami? Siedzisz na tym krześle?
Nie. Krzesło jest puste i nikt na nim nie siedzi. A jakieś głosy były na tym. O kurde, ty, jakie pomieszczenia. Umywalki jeszcze, bo one wiszą na ścianach. Tu już nie ma nic. Blaty się jeszcze trzymają ścian. To jest... Winda jakaś? To jest bardzo... Patrz. O kurde. O kurczę. Ty, winda. Towarowa, wiem. Mhm. Taką do windą te jedzenie. Tak, tak, tak. Patrz. Mhm. O, nie otworzę tego, ale patrz. Ja bym chciał, to bym to przesunął. Ty, ale jaja. Wow. Wow, stołówka, w takim razie kuchnia. I z tego miejsca obsługiwano ten. Aha, wyszliśmy z drugiej strony tego. Aha, dokładnie. To jest ta dyskoteka. Mhm. No. Dobra, to trzymali po prostu te ciuchy. Mhm. Ty, ale jaja. No to wiem, gdzie wyszliśmy. Słyszysz? Tak, tak. No. Łazimy po podłodze i ta podłoga z nami wibruje. Dobra, chodźmy jeszcze na piętro. O, wow. Dziwne. O, wow. Znowu. Co się dzieje? Ula. Ula, 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 co? Co ula? Co ula? Góra było. Jakie ula? Góra. Fura? Góra. Góra? Tak. Aha, że góra. No to idziemy na górę. Ale jaja. Nie nadążam. Powolutku teraz. Dobra. Wo. Ej, śpiewa nam cały czas coś piosenki. O, to ty? Nice. No, jesteśmy 40 minut w budynku, mniej więcej. Zobaczmy tu. I się robi ciekawie. Ojej, za dużo rzeczy na ziemi. Pomieszczenie całkiem puste. Nawet boki nie są te. Nieźle. Czy jest tutaj ktoś z nami? No, może się odezwać na to urządzenie. Przejdziemy teraz głównym korytarzem dalej. Włączę aplikację, na której możesz pokazać nam jakiś obraz. Spróbuj. Nie musicie płynąć na żyrowko. Nie musicie się nas obawiać. Jesteśmy tylko, by porozmawiać. Ej, tobie poza skołą skakać? Nie. Albo ja widziałem. Skakać ci zaczęło, no! Nie, wiesz co? Może telefon? A telefon? Nie. Nie, nie, masz S-Ten. Ja włączony typ samolotowy. Tak, mam samolotowy. Samolotowy, no. Ej, to dziwne. Danielu przez chwilę. Danielowi przez chwilę zaczęło skakać i to zauważyłem. Ale na razie tylko tyle. Czy jest ktoś tutaj w tym korytarzu? Przychodziłeś akurat obok nas? Możesz spróbuj jeszcze raz przejść koło nas? Wskaż nam jakiś obraz. No tak? Ja miałem jakąś odpowiedź, no. Chyba tak. Coś tego typu. Ale ty, cię? Albo wróćmy się z powrotem? Chodźmy jeszcze na jedno... Wiem, mam pomysł. No. Pójdźmy tamtędy. No, no. Zostawimy rempoda w tym pomieszczeniu, gdzie mieliśmy taką jakby bazę wcześniej. O kurde. No, 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 no. O. Oj, słyszę takie oj. Tak, tak, było słychać. Też było słychać. A to gazetę widziałem. 2010 rok. Wow. Też domu. Kobieta. Woj. Też, kobieta, no, takie łoj. Kobieto, spróbuj skomunikować się z nami. Chcesz się w jakiś z nami sposób skontaktować? Daj nam znać na to urządzenie. Albo podejść do tego drugiego. Ty, mam cały czas jakieś odpowiedzi. A co to miałem przed chwilą? No, znowu.
zostawiam tutaj urządzenie. Takie pachnięcie chyba, takie pch. Zostawiam tutaj takie urządzenie czarne. Takie pch, pachnięcie. Możesz podejść i dotknąć go. Ono dam nam znać, że tutaj jesteś. W ten sposób. Dotknij go. My idziemy piętro wyżej. Jak tutaj jesteś, to go dotknij. Ty. A, przed chwilą, dobra. SB. No, SB. To, widzisz głos. Dobra. Siedzimy jeszcze piętro wyżej. Mam. Także ale to już tutaj, idźmy tam dalej, nie? Zostawiamy tutaj... Rempoda. Zostawiamy tutaj Rempoda. Idziemy dalej. Idziemy jeszcze do góry. Do góry, na wyższe piętro. Także jak nam będzie coś pikać... Możesz dotknąć tego urządzenia. To będzie nam... Przyjdziemy da nam znać. Wtedy to przyjdziemy. A, to trzeba tędy. Tędy i tam. Jakiś głos miałem. Ło! Słyszałem takie ło! Jakby ktoś mi kazał uważać na coś. Tudum, tudum. O, nawet kable leżą na tym. Kobieta. Nie no, wchodzimy gdzieś. O nie, jest, patrzcie. Znowu zasuszony gołąb na amen. Ty! Słyszałeś takie wi wi wi? Taki głos dziecka. A ty, a ty. No, duże pomieszczenie. Próbuj wpłynąć na naszą aplikację. Na moją aplikację przy telefonie. Pokaż, jak się uda. Ty, tam się da przejść. A, jesteśmy też w stołówce. Tak. Tak, stołówka, tam będzie kuchnia. Chyba tak. No tak. Nie, co to jest za miejsce? Tu nie byliśmy jeszcze, nie, nie, tu nie byliśmy. Ale tak wygląda. Nie, nie, stołówka była niżej. Niżej, no. To co to było? Umrę? Tu, coś takiego. Ta! Jaki głos! Słyszałem takie ta. Ja nie wiem, taki słyszałem, taki ja nie wiem. No, 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 znowu. Duch coś, duch stał, duch coś. Duch, coś z duchem. Duch chciał, duch stał. Chciał lub stał. Albo ty to usłyszysz, lepiej na tym. Jak mi jeszcze będzie piękna? Na tą gołębię. Śmig? Na gołębie gniazdo chcesz iść? Widać, że tam jeszcze było jedno piętro. Gołębie gniazdo. No. Nie, jeszcze nie. Niech gołębie jeszcze wyżej. No to nieźle. No to jest jeszcze normalne, już właśnie mówię. Ha. Potem jest dopiero gołębie gniazdo. Ty słyszę takie pierdolne, albo coś tego typu. A nie, to już chyba nie, jeszcze nie gołębie gniazdo, dobrze myślę. Tak, tam jest tak, na pewno gołębie gniazdo. Dlaczego? Tak, szkło? O kurde, ale się wbiło, widzicie to? Dlatego uważajcie na ty... Nie, 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 nie tak. Tak, to trzeba, no ja tylko odłożyłem na boku. No. Uważajcie, jak chodzicie na urbexach, bo się dziwne rzeczy mogą zdarzyć pod podłogą, no, albo na podłodze. Patrzcie pod nogi, bo mogą być dziury, mogą być jakieś dziwne przedmioty, które są szpiczaste.
O, i trzeba uważać, no, no. Uważajcie, po prostu patrzcie pod nogi. Na każdym łybeksie, to jest takie przestrzegamy was przed tym, żeby sobie patrzeć pod nogi. Możecie sobie zrobić krzywdę i będziecie wam, będzie potem lipa. Wejdźmy jeszcze na ten końcu do jakiegoś budynku, musimy wybrać coś fajnego. Budynku czy do jakiegoś pokoju? Budynku? Tak, pokoju. Nie, to się zasypało, to nie. Tu? No dobra, ryzykujemy, to ja byłem. Oj, to też się posypało wszystko. Tu się jarało. Na pewno paliło. Tak. Sadza na całych ścianach wszędzie. Zginął ktoś tutaj w tym miejscu. Spłonął tutaj, zginął. Albo nikt nie zginął, miał szczęście i uciekł. Co się to stało? Powiecie nam coś? Na to urządzenie. Był głos. Był głos. Taki demoniczny. Co się to stało? Chcemy się dowiedzieć. Dotknij tego. No to jest mnóstwo gruzy i pyłu w powietrzu przy takich spalonych miejscach. Jesteś tu z nami? Co się w tym miejscu wydarzyło? Powiesz nam? Chcielibyśmy się dowiedzieć. No chcemy wiedzieć. Bo no jest tu cieplej. No? Powiesz nam coś? Nie macie tu już z nami? Uciekłeś stąd? Zostawiłeś to miejsce w niepamięci? Nie. Nie, słyszałem, no. No to w takim razie to musi gdzieś być... Ej, było coś? Było? Mamy ci jakoś pomóc? Możemy cię stąd wyprowadzić? Nie? Nie było. No to nie przeszkadzamy ci. Zostań tutaj w tym miejscu. Nie podążaj za nami. To będzie trzeba się przysłać. Zdanie było całe powiedziane po jakimś ukraińsku. No, tak jak te o. Coś tam. Wow. Idziemy na dół po tego, Rempoda. I, tak, i tam już zostaniemy na tym piętrze, tak, i jeszcze tam idziemy niżej opadamy. Na popięto, gdzie był ten. Zostawać było chyba. No, no. Dobra, chodź, idziemy. Prowadź po prostu, ja za tobą idę. Nie? To było po ukraińsku. Nie. Chciał? Kto chciał? Coś chciał. Nie chcecie nas tutaj? Wypraszacie nas stąd? Jak mamy was interpretować? Do widzenia, ty słyszałem takie... No? Tak jakby mi ktoś powiedział do widzenia. Ble. Ble, le, coś takiego. No, demoniczny głos. A takich nie lubimy. Wow. Późno? Późno? Słyszałem kobietę, która mówiła późno? Baw. A gdzie ten? A Rempod jest jeszcze niżej. Aha, no to tak faktycznie, no. I akurat na sam dół do recepcji. Dobra. No jest tu ktoś z nami, chce się z nami skontaktować? Póki ma jeszcze ostatnią szansę, bo za chwilę się zwijamy. Jesteś tu gdzieś z nami? Ło, kurczę. Spróbuj się z nami. Coś nam mów na nasze urządzenia. Spróbuj się z nami skontaktować.
Wyraźnie. Dokładnie. Tu. Tu, tak, tak usłyszałem. A to jest toaleta, którą kojarzę. A tak, byłem tu. Kojarzę po tej ściance. Tak. Nie. Chyba. Bardzo dużo. Potrzebujemy wyraźnie odpowiedzi. Jednego konkretnego... Tutaj byliście w tym miejscu. Korzystaliście z usług tego miejsca, byliście tutaj, zginęliście tutaj. Wasze tutaj, kurde, akty zgonu podpisywali. To jak będzie? Powiecie nam? Bo to było wcześniej NFZ. Albo wcześniej, albo później. Na pewno to istniało coś długo, długo, bo przed NFZ było ten 1950 któryś rok, 87 ktoś został wypisany, zanim się skończyła ludowa ta. To nie to. Ale tam gdzieś będzie kartka, gdzie był koleś wypisany w 1950 którymś roku. Był wypisany skądś, chyba tu, no, albo tam obok. No, tu był wypisany w tym roku, o, tutaj. 90... Czekajcie, przybliżę sobie. Popatrzę sobie na to. 86, o! Republika Ludowa jeszcze. Jeszcze PRL. Tak. To wtedy był wypisywany, ta osoba stąd była wypisywana. O, jeszcze mam jakieś głosy, ale... Ale popatrzcie na ten klimat. Pusta przestrzeń, korytarz przed nami. Ledwo ktoś się z nami skontaktuje, ledwo się z nami ktoś kontaktuje nad tym. Wyłączę SB. Wyłączam. Pozwolę się wyciszyć. I posłuchać. Dokładnie. Włączmy światło. Właśnie, jeszcze siatka laserowa. To ja ją włączę i na chwilę przytrzymam po prostu w jedno miejsce skierowaną. O. Nie tamto. Może nie, bo tam właśnie tam są te światła, auta. O, te spot. I będę trzymał też ten, K2. To lepiej jakbyś to położył, wiesz? Ty czekajcie, drodzy widzowie i widzki i widzowie. Kładę na ziemi. Rozłożyliśmy siatkę laserową. Jak to wygląda, stary? To mega. Jak ktoś przejdzie, to no, mogłem dać trochę wadzie w górę. I wiesz co? Po coś podłożę pod spód. Jak się uda, coś takiego płaskiego. To mi się daje, że lepiej w jakimś pomieszczeniu. Albo w pomieszczeniu, no. Albo czekaj. Moja propozycja dalej trwa. Tak? Możesz dotknąć tego czarnego urządzenia, nie do ciebie. A, no wiem, że nie do mnie. Tutaj, do tego, aha, o kurczę. Dobra, na ścianie. Wow, jaki klimat, panowie i panie. Dam tak bokiem. Dobra, no jakoś to będzie. K2. Ty, na niektórych kupię rzeczach tu się odbija. Podłożę tu K2 właśnie. Bo się to się... No ja już nie mam chyba żadnych sprzętów. Nie, mam SB. Ale SB jest teraz w ciszy. Jeden rękut jest na wyjściu. Tak. I przy oknie daj, tak. Na parapecie. Jeszcze tak ułożę, żeby to było równo. O właśnie, coś w tym, o w ten sposób. Jeszcze troszeczkę, o właśnie. Jak coś jest tutaj z nami, niech przejdzie przez siatkę i nam się pokaże. Albo niech się nam pokaże na któryś z tych urządzeń, niech przejdzie obok nich. I nasłuchujmy. No wiadomo, będziemy słyszeć te świerszcze. Mam nadzieję, że tam widzowie widzicie siatkę laserową, bo ja wyłączyłem światło. Jeżeli jesteś tutaj z nami, wpłyń na któreś z naszych urządzeń. Masz ich wiele. Zobaczymy cię na tym, na którymś z urządzeń.
Masz okazję. Później już okazji nie będzie. Możesz nam coś przekazać. Możemy ci jakoś pomóc, jeśli chcesz. Duszenie. O kurczę. Już mi znikło. Ale znikło ci, ale było, no. Ktoś tutaj był uduszony? Albo to też tak może być z niczego wymyślone. Możesz podejść do okna. To masz taki przedmiot. Możesz przejść po prostu przez to pomieszczenie. Od okna aż po drzwi. Na wyjściu stoi taki sam przedmiot, który możesz tak, dotknąć. Tak, który stoi przy oknie. To znaczy, że tutaj jesteś. Jeśli tu jesteś, to nam to zapika. Zakomunikuję nam te urządzenia, że tu jesteś. Nie możesz powiedzieć jakieś słowo, wypłynąć. Początek. Początek. To dopiero początek? Mamy przejść do innego pomieszczenia. Mam nadzieję, że mi kamera nie padnie. Jest ok. Jesteś tutaj z nami? Chcesz się z nami skomunikować? Masz wiele opcji do wyboru. K2, te urządzenia na podłodze. Masz rempody, jeden na parapecie, takie urządzenie, drugie przy drzwiach. Masz siatkę laserową, przez którą przechodzi Daniel i go widzę. Jak przejdziesz, to też będziemy cię widzieć. Masz dużo opcji do wyboru. Jak tu jesteś, to przejdź i zakomunikuj nam, że tu jesteś, albo przejdź nam przez siatkę. Możesz wydać jakiś dźwięk. Możesz czymś rzucić. Oczywiście nie wrzucając w nas. No ja to poczekam. Na chwilę się rozdzieliliśmy. Przejdę tutaj kawałeczek. Rempot tu stoi. Śledczy Kowal jest. Jesteś tu gdzieś w pomieszczeniu. Z nami? Zobaczmy. Zobaczmy, jak się rozdzielimy. Skomunikuj się z nami. Na chwilę. No jesteśmy tu, by cię wysłuchać. Nie chcemy ci zrobić krzywdy. Chcemy porozmawiać. Wrócę po K2. Nie musisz się nas bać. Jeszcze wrócę po K2. Żelazo. No weź sobie. No wezmę. Na razie cisza. No ja tutaj pytam, czy może się z nami skomunikować. Nie musisz się nas obawiać. Zakomunikuj, że tu jesteś. Daj jakiś znak. Także rozdzieliliśmy się teraz. Zobaczymy. Przejdź przez okno. Przejść przez siatkę czy gdzieś. Jesteś w tym korytarzu. My to zauważymy. Masz ostatnią szansę. Za niedługo się zbieramy. Już tej szansy nie będzie. Zostaniesz tutaj sam. Powiedz coś do tego urządzenia. Chcemy ci pomóc. Możemy cię stąd wyprowadzić do wyjścia, jeśli się zgubiłeś. Jesteś tu? Nie idź tam. Gdzie mam nie iść? Nie mam... Chyba to jeszcze na chwilę włączę SB. Mam. Już miałem od razu jakieś słowa. Jesteś tu z nami? Skomunikuj się z nami na SB albo na inne urządzenia. Na to urządzenie, które trzymam w dłoni, to się nazywa SB. Rozdzieliliśmy się po raz drugi. Mieliśmy baterię. Za dużo słów. Pojedynczo. Jedna osoba. Bo was wszystkich nie słyszę. Nie ma szans. Jeżeli jesteś tutaj ze mną, wpłyń na mówię pojedynczo. Urządzeń. Trzymam w ręce to czarne urządzenie. Możesz go dotknąć. Czekajcie. FM. Nie, AM. Tutaj jest minuty. Jest to ktoś z nami? Na drugim urządzeniu możesz mi powiedzieć, gdzie mogę wejść. Jak ci pomóc? Mogę cię jakoś stąd wyprowadzić? Jakoś ci pomóc? Jak tu jesteś, to możesz nam to zakomunikować.
na moją K2, na urządzenie na podłodze, na drugie urządzenie na parapecie lub na urządzenie na podłodze przy drzwiach. Jesteś tu gdzieś? Jakiej kreski? Chodzę tutaj. Właśnie chyba byłem. Jesteś tu z nami? Możesz się tutaj gdzieś pojawić? Przejść obok urządzeń? Albo coś mi odpowiedzieć? Jesteś tutaj? To ja będę. Nie, nic. Mam odpowiedzi na SB, ale żadnej takiej typowej. Jakieś śmiechy mam. No halo. Co cię śmieszy? Bo jeśli cię to śmieszy, to my stąd sobie idziemy. Aha. No nie ma się tutaj z nami, tak? Jakie ule? Jesteś tu z nami? Możesz nam się pogawić tutaj na tych urządzeniach. Halo, jesteś tutaj z nami? Jesteś dziś tutaj? Skomunikuj się z nami. Daj nam znać na urządzenie. Same odpowiedzi na skwiety w boksie. K2 nic, DM pod nic.
Na siatce nic nie widziałem. Chyba, że ktoś widział, ale na nagraniu. Nie ma nikogo, kto by chciał pomocy, bo pytałem o to, czy komuś tutaj pomóc. Nic. No na K2 nic mi nie pokazywało, tak? Zbierzemy jeden pody, mamy ostatnie. Przejdziemy się jeszcze na dół, na sam dół, na piwnicę. Tak, i z zębodami się te... Tam jest to krzesło, zrobimy tam... Tak, o, z tym krzesłem, tak, 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 z SB i z K2. Zbijamy siatkę laserową. Dobra, to żeby się nic tutaj ten... Bierzemy podami. Tak, tak. Wystawimy po tego krzesło. Cyk. Hubert. Miałeś imię Hubert? O, to chociaż jeden miał imię. Ale co? K2 bierz. Aha, K2, dobra. O, wyłączyłem mi się przypadkiem. Piwniczkę jeszcze i... Czekaj, bo mi lata cały ten... Przytrzymam ją tą kamerkę, bo stabilizację nie wytrzymuje chyba, bo mi lata cały ten. Myślę, że będzie lepiej, jak zejdę ze schodów. No i dobra. Jak to gdzie było to przed? Niżej jeszcze. Tak, niżej, na dole. Tutaj na dół, no. Ła. Ła, kurde, jakiś gwoździe, nie gwoździe, mi się coś w nogę wbija. Najgorzej to będzie wyjść stąd, przez to okienko. No. Ojoj. Ojoj. Lampiony jakieś jeszcze. O kurde, ty, ale ja, jak to już chłodno. No to wiecie, tak jest zawsze, w każdym budynku. Na samym dole, na dnie budynku, zawsze jest chłodniej niż na piętach wy... Ojoj. Nie zamierzam wchodzić. Ze względów... Patrz na to, to jest jeszcze lepsze. O kurde, ty byłeś tu? Ja cię... Krzysztof. Siedzisz na tym krześle? Jesteś tutaj? Ja tutaj, ty tutaj. Jesteś tutaj z nami? Jest tutaj ktoś z nami? Niech się skomunikuje. Siedzisz sobie na krzesełku? Ale jaj. A wziąłeś wszystkie empody? Z każdego pięta? Tak, wszystko. Nie, już mieliśmy na jednym wszystko. A, no tak. Trzymaj ten. Daj przy wejściu. O kurde. Usiądź. Usiądź sobie na krześle, no. Wyłącz może tą czołówkę. Czołówkę? Okej. Okay. Stawię takie małe światło. Jesteś tutaj? O kurde. Nie, to już jest zbyt dobry efekt. No, będziemy nasłuchiwać. Jak tu chłodniej. Możesz usiąść na tym krześle? Jest tu ktoś, kto usiądzie na tym krześle? Możesz dać ręce na to oparcia. Wtedy obydwa urządzenia powinny nam wskazać, że tam jesteś, że siedzisz tam. Usiądź. Odpocznij sobie, usiądź. Jeżeli wędrujesz tu jeszcze, coś masz do załatwienia? Możesz też powiedzieć jakieś słowo. Spróbuj. Światło. Tu. Aha! Ty, że nie ma światła, ale jazda. No, masz światło. Coś jeszcze chcesz? Pomóc ci jakoś? Tylko światło chciałeś? No to masz krzesło. Usiądź sobie, odpocznij. Tymi ćmi tu latają koło ekranu. No niezłe, zdjęcie tu. No to nie jest to, cośmy widzieli. Ty żeś to znalazł teraz? Tak. O, co ty gadasz? Nie wiem. No. Ale krzesło jest niezłe. Ale to w gołębniku to robi robotę. Tam na górze. Śmierdzi kupą tym gołem.
No mamy, masz światło. Coś jeszcze chcesz? Nie wiem. Jesteś kobietą? To nie wiem, za przykład lewym K2 nam, lewym urządzeniem nam zakomunikuj. Jesteś mężczyzną prawym. Albo usiądź na tym krześle, bo nawet nikt na tym krześle nie siedzi. Jego krzesło jest obrzydliwe? Dobrze, że nie siedziałeś na tym, na gołębim, kurde, tym piętrze. Jest bardziej obsrane niż to tutaj. Jesteś tu? Usiądź sobie na tym urządzeniu. Boże, urządzenie. No na urządzeniu też, ale na tym krześle. Nie chcesz? Nie macie tutaj? No to jest hotel, to nie rezydencja. Nie macie tutaj, tak? Przejdziemy jeszcze po piwnicy. Nie macie tutaj, nie? Idziemy sobie dalej, przejdziemy po piwnicy jeszcze. Będziesz się mógł z nami dalej skomunikować na te urządzenia. Tak jak teraz Daniel to zrobił. Dotykając tych urządzeń, zbliżając się do nich. No masz wszystko dalej w kieliach? Chyba tak. Tu tą dziurę to żeś fajnie wyczaił. Ty, łaźnia męska. Aha! Łaźnia męska, łaźnia damska. Tam żeśmy nie wchodzili. Ale jaja. Gdzie była ta piwniczka? Piwniczka była tutaj, na wprost. No. Tu gdzieś po prawo. Po prawej, tak, B. I tutaj jest ta dziura, no. Tak. A tam dalej jeszcze idziemy, nie? Tak. Wystarczy, tak, no. Nieźle tu jest, nie? Tak. I tu czuć ten swąd, tą spaleniznę w powietrzu. W tych budynkach. To, żem palcem chyba to... Jezus. Te wystające dziury. To, żem palcem przejechał, no. Jest miejsce. Nice. I tyle, nie? Budy. Aha, kolejne krzesło. Jeżeli jesteś tutaj... Może tu jesteś? No, zobaczymy. Jesteś tutaj? Ty, klitka taka. Ja sobie tu wejdę. Ała. Ty, a pusto. Myślę, że coś ciekawszego będzie. Potknąłem się tylko na czymś tam. Jest. Masz ostatnią szansę. Później już nie będzie, bo już znikamy stąd. Odchodzimy stąd. Jak mamy ci pomóc... Nie zostaniemy tu. No nie, my nie zostaniemy tutaj. W tej chwili możemy ci ostatni raz pomóc w jakiś sposób. Tylko musisz nam jakoś to zakomunikować. W czym możemy ci pomóc? By ci jakoś pomóc, no... Wyprowadzić się na przykład stąd. Jak się tu zgubiłeś, zgubiłaś. Tylko nam daj znać, że tu jesteś, to ci jakoś pomożemy. Bo nawet nie wiemy, że tu ktoś jest. Jesteś tu może obok? Chcemy ci pomóc, no nie jesteśmy tutaj w złych zamiarach. Chcemy porozmawiać. Widać, że umieliście wpłynąć na nasze urządzenie, w które możecie rozmawiać, ale czemu nie rozmawialiście z nami? Albo czemu nam nie dawaliście znać na inne urządzenia? Tylko z nami rozmawialiście. Może na tyle siły nie macie? Właśnie z nami nie rozmawiali. Że rozmawiali tylko z nami, a nie mieli siły, że tak. Nie mieli siły na przykład rozmawiać z nami na początku, znaczy się rozmawiać mieli siłę, ale nie mieli siły nam się wskazać, że są na nadajnik, na tych czujnikach, że są obok, swojej obecności nie potrafią zamanifestować, o. Kończymy. No. Kończymy, bo my się za chwilę zbieramy stąd i już nie będzie... Jeżeli chcesz jeszcze pokazać nam swoją aktywność, wydaj jakiś dźwięk. No masz to w tej, w tej chwili. W tej chwili masz szansę. Masz tu parę urządzeń. Spróbuj dotknąć. Wpłyń na jakieś urządzenie. Już później szansy nie będzie. Dobrze. Nie macie tutaj, tak? Jeżeli nie... No to my stąd... Jeżeli... Bo słyszeliśmy was, jak rozmawiacie. Jeżeli tu tak. Jesteście, to nie podążajcie za nami. Zostańcie w tym miejscu. Nie podążajcie. Żegnamy się z wami.
I idziemy. Opuszczamy to miejsce. Żegnajcie. Żegnajcie. Także kochani, wychodzimy i zaraz widzimy się na outro. Nie uwierzycie w to. Właśnie nam się odpaliło USB. Samoczynnie. Ja już nagrywam telefonem. To jest niesamowite. Właśnie się zbieram. Dobra, wyłączymy to i chodźmy stąd. Jaki skis. Chodźmy stąd. Idziemy stąd, bo... Idziemy. Dobra. Także zaraz widzimy się na outro. Wychodzimy. Tak więc zakończyliśmy wyprawę. Na końcu słyszeliśmy jakieś głosy, ale to chyba ktoś po prostu gdzieś chodził. No. Pod koniec wrażenia były niesamowite. Odpaliło się samo USB. No. Nagrałem to już telefonem, bo już mieliśmy wszystko mieliśmy pochowane. I muzyczka się zaczęła jakoś tam grać. I były głosy. Były głosy w tej muzyce. Były głosy. Ale ogólnie... Jak się samo odpaliło, to nie wiem. Ja je włożyłem do plecaka. Minęła może minuta, odpaliło się samo. I zaczęła jakaś muzyczka grać, taka jak... Ale trzeba przecież wcisnąć przycisk. Trzeba przytrzymać przycisk dość długo, zanim się włączy. Ale, że się samo włączyło, to się zdziwiłem. To jest dziwne. Podsumowując odcinek... Przypadkowo, ale zobaczymy. Na K2-kach cisza, chociaż cisza. Jakiś tam skok gdzieś... Teraz skok był. Coś widziałeś. Skok był. Tak, ja widziałem, że skok był. Także wy to już pewnie widzieliście. Tak, na samym nagraniu. Więc my też się przekonamy już za niedługo. Rozdzieliliśmy się później, ja później poszedłem... Przy nasłuchiwaniu zostawiliśmy siatkę w jednym pomieszczeniu, tym naszym ulubionym pomieszczeniu, można powiedzieć. Zostawiliśmy siatkę, nasłuchiwałem i tam zmuszałem, albo... Jak to się mówi... namawiałem do tego, żeby się z nami skontaktowała dusza lub byt, żeby nam coś odpowiedział, po prostu go, jakby można powiedzieć, baitowałem w ten sposób, ale nic się nie pojawiło, nic nie odpowiedział, nie pokazał nam się na M-podach, nie pokazał się na K2. M-pody cisza. Cisza M-pody, cisza K2, na SB, no, K2-ka tam było tak włączone, tam ja tam wtedy nasłuchiwałem, bo go prosiłem o to, żeby SB? Tam rzucić. SB cały czas były głosy. Tak. Nie wiem, co to w ogóle wyjdzie, nie wiem, czy połapiemy się w ogóle w tym, żeby to cały czas coś tam pisać. Tak. Zobaczymy, co to będzie. No, zobaczymy. Z tego, co tam tak wstępnie oglądaliśmy i sobie nam się rzuciło w oczy, to że na pewno to był wcześniej, oprócz tego, że to był gościniec, hotel, to tu też była siłownia jakaś tam obok. To żeśmy zauważyli, i Tytan, NFZ. Tak, i NFZ, czyli były jakieś tutaj kabinety prywatne, bądź jakieś refundowane na pewno. Na pewno były jakieś gabinety. Ludzi tutaj wypisywali w 87, czyli jeszcze za czasów Polski Ludowej, PL jeszcze. Więc tutaj musiały być jakieś gabinety prywatne osób, lekarzy. Może jak padł ten cały akty hotel, tak, albo padł hotel i zaczęli wynajmować pomieszczenia prywatne lekarzom, albo wcześniej to byli lekarze i wynajmowali je, bo to była przychodnia lub coś tego typu i dopiero później powstał hotel, albo coś możliwe, w tym stylu. Możliwe. Mamy takie spekulacje. Sami Dobrze. Stwierdźcie, co sami uważacie. Dokładnie, miejsce sprawdziliśmy dokładnie, obeszliśmy wszystkie piętra, nawet piętro. Mamy piwnicę, mamy strych, tam było bardzo gorąco. Strych, gdzie było bardzo ciepło i było... Na szczęście udało się nam... Całe obsrane siedzisko, gdzie zrobiliśmy też mini... Sesję, można na szczęście powiedzieć. Udało nam się bez przypału. Tak. To jest nie zrobiliśmy też właśnie, a propos, nie zrobiliśmy też sesji ślepej, bo przez bezpieczeństwo, bezpieczeństwo, bo jeżeli by ktoś się ze względu kręcił, na bezpieczeństwo, że jakby ktoś nam wskoczył do budynku i nie słyszeliśmy, żeby ktoś chociaż nam wskoczył, ciężko byłoby nam uciec na przykład. Tak, ale my się przecisnęliśmy taką małą dziurę, w takim małym okienku, więc nikt by się nie przycisnął, To już wiecie, jak wejść, tak jakby co na przyszłość, ale uważajcie, bo bezpieczny budynek, mało kto wchodzi, policja nie przyjedzie, chociaż niedaleko jest
komisariat. Ale uważajcie na siebie, jak wchodzicie do takich pomieszczeń, zostawiacie po sobie porządek w takich pomieszczeniach. Jak przyszliście, tak zostaliście, tak zostawcie, bo to jest taka niepisana zasada, jeśli chodzi o urbexy. Dokładnie tak. Tak, zostawiacie sobie po sobie porządek, nic nie rozkładajcie, wszystko co znajdziecie zostaje na miejscu, chyba że to mała pamiątka typu kamyczek, coś tego typu. Tak więc, jeżeli podobał wam się odcinek, wspomagajcie nas i motywujcie nas do tego. Tak, piszcie nam w komentarzach, co się mamy dużo planów kolejnych, tak, ale potrzebujemy waszego wsparcia, więc... Potrzebujemy waszej motywacji, wsparcia. Jeżeli odcinek lajki, wam się podobał... Lajki, łapeczki w górę. Dokładnie. Suby nas bardzo motywują. Także dziękujemy bardzo, bo naprawdę pierwsze dwa odcinki są niesamowicie oglądane. Jesteśmy bardzo zadowoleni. Zauważyliśmy mega wskok w oglądalności. Na drugim odcinku przebił poprzedni i pierwszy. To aż się zdziwiliśmy. Także dziękujemy wam. Dziękujemy za konstruktywne komentarze. Czytamy wszystkie. Odpowiadamy jakby, na nie. I bardzo lubimy konstruktywną krytykę. To nas najbardziej motywuje też. Także zbieramy się do domu. Dziękujemy za oglądalność i do kolejnego, następnego. Trzymajcie się, cześć. Trzymajcie się, cześć.